Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję robota gotującego Tefal iCompanion Touch XL. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w opakowaniu. Po otworzeniu pudełka zobaczymy robota gotującego Tefal iCompanion Touch XL. Poza tym jest misa, oprócz tego koszyczek do gotowania na parze. Są także cztery nakładki w etui, a wśród nich dwa ostrza, trzepaczka oraz mieszadło. Poza tym mamy pokrywę oraz zatyczkę do otworu. Jest także silikonowa łopatka do wybierania, mamy szczoteczkę do czyszczenia, książeczkę z przepisami, nie zabrakło instrukcji, gwarancji czy całej innej papierologii. Osobno jest jeszcze waga wraz z dodatkową instrukcją. Dołączona misa jest metalowa i robi mega pozytywne wrażenie. Od spodu są piny zasilające misę do nagrzewania czy uruchamiania blokady pokrywy. Poza tym jest też pierścień, który blokuje trzpień widoczny na dnie misy. To właśnie na ten trzpień nakładamy różne ostrza, mieszadło czy trzepaczkę. Nie jest to bowiem nóż zamocowany na stałe jak w niektórych termorobotach, co chociażby stanowczo ułatwia wybieranie pozostałości na dnie. Misa ma tutaj pojemność 4,5 litra, z czego użytkowe są około 3 litry. Po bokach znajdziemy jeszcze rączki ułatwiające przenoszenie. Od spodu mają one także klawisze dezaktywujące blokadę misy, ponieważ standardowo wkładając misę do urządzenia, czepi się ona w blokadę, co ma zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Na misę nakładamy pokrywę, która jest w większości ze szkła. Dzięki temu też możemy zobaczyć, co przyrządzamy w robocie. Na środku pokrywy mamy otwór, przez który możemy dodawać różne składniki. Oprócz tego jest dodawana zatyczka, która taki otwór może zatkać. Ciekawostką jest tutaj to, że możemy też regulować ilość wydostającej się pary wodnej podczas gotowania. Wystarczy, że przesuniemy w prawą lub lewą stronę, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Przechodząc do nakładek, które umieszczamy w środku misy, przede wszystkim mamy płaski nóż do rozdrabniania. Jest on bardzo ostry i świetnie pokroi niemal wszystkie składniki, jedynie lepiej nie stosować go z bardzo twardymi lub mrożonymi składnikami, żeby się po prostu nie stępił. Drugi nóż jest taki lekko wygięty z ząbkami i pozwala on na rozdrabnianie, ale także ugniatanie chociażby ciasta kruchego czy drożdżowego. Trzecim elementem jest trzepaczka, która świetnie sprawdzi się chociażby do ubijania śmietany czy białek. Ostatnie jest mieszadło do delikatnego miksowania czy poruszania podczas gotowania, na przykład żeby sosy czy zupy się nie przypaliły na dnie. Jednocześnie też składniki cały czas nie będą rozdrabniane za pomocą noża, co pozwoli uzyskać nam konsystencję taką, jaką lubimy. Do misy możemy włożyć jeszcze koszyczek do gotowania na parze. Ma on rączkę, za którą wyjmujemy ugotowane elementy, natomiast sam koszyczek umieszczamy w misy, w której na dnie umieszczamy 700 ml wody. Muszę przyznać, że akcesoria są tutaj naprawdę bardzo wysokiej jakości. Robią wrażenie i porównując chociażby do innych termorobotów, z którymi miałem styczność, tu akcesoria są stanowczo najbardziej profesjonalne. Co więcej, możemy dokupić sobie jeszcze kilka ciekawych akcesoriów. Jest to zestaw cukierniczy z obrotowymi ubijaczkami, poza tym mała misa do mniejszych potraw, oprócz tego duża nakładka do gotowania na parze, czy tarcze do rozdrabniania i ścierania różnych produktów. O tych elementach znajdziecie też osobne filmy na moim kanale, do których linki umieszczam w opisie. Wracając jednak do iCompaniona Touch XL. Podstawa jest przede wszystkim stosunkowo mała, przez co nie zabiera zbyt wiele miejsca na blacie. Jednocześnie też urządzenie bardzo fajnie wygląda, jest eleganckie i dobrze wykonane. Od przodu znajdziemy ekran dotykowy, który ułatwia obsługę i wyświetla wszelkie przepisy. Pod nim są cztery klawisze dotykowe. Jest to wstecz, waga, oprócz tego klawisz do odtwarzania wideo w niektórych przepisach, ostatni klawisz wywołuje opcje z informacjami o składnikach czy niezbędnych elementach potrzebnych w danym kroku. Ciekawostką jest na pewno jednak to, co znajdziemy po środku pomiędzy tymi klawiszami. Jest to taki drugi, mały, okrągły ekran, który dostosowuje się w zależności od potrzeb danej akcji wykonywanej na robocie. Może więc on służyć chociażby jako klawisz uruchamiający pracę robota, może także przełączać kroki podczas wykonywania przepisu, czy na przykład wyszukiwać konkretne potrawy. Od boku znajdziemy jeszcze klawisz będący włącznikiem, na od góry znalazło się jeszcze miejsce na misę. Na tyle mamy już ostatni element, a mianowicie przewód zasilający. No dobra, a jak w ogóle zacząć pracę z tym urządzeniem? Przede wszystkim przy pierwszym uruchomieniu będzie potrzebna konfiguracja. Podajemy hasło do Wi-Fi, za pomocą którego będą aktualizowały się przepisy, czy nawiązywała łączność ze smartfonem, akceptujemy regulaminy, a także wybieramy strefę czasową. W kolejnym kroku już bezpośrednio możemy połączyć się ze smartfonem,
Będzie do tego potrzebna aplikacja Tefal, która jest dostępna na Androida oraz iOSa. W tej aplikacji dodajemy nowe urządzenie, a następnie wpisujemy kod powiązania, który wyświetla się na ekranie robota. Po dosłownie kilku chwilach smartfon i robot będą połączone ze sobą. Od razu możemy także skonfigurować wagę. Ta dołączona do zestawu łączy się z robotem za pomocą Bluetootha i włączamy ją poprzez mocniejsze naciśnięcie na taflę szkła aż do podświetlenia ekranu. Po chwili, gdy ikona Bluetootha na wadze będzie mrugała, klikamy klawisz OK i w ciągu kilku sekund waga powinna połączyć się z kompanionem. Przede wszystkim ta waga ułatwia nam odważenie różnych produktów. Do dyspozycji mamy też klawisz do tarowania czy zmieniania jednostek, co na pewno także ułatwi przyrządzanie przepisów. Tak jak wspomniałem, waga łączy się po Bluetoothie, dzięki czemu też liczba gramów będzie się pojawiała nie tylko na wadze, ale także na ekranie kompaniona. Przyda to się na przykład w przepisach, gdzie mamy określoną wagę poszczególnych składników, ponieważ no od razu widzimy na ekranie, w jakim stopniu już dodaliśmy tyle składników, ile jest nam po prostu potrzebne. Jedyne co to warto wiedzieć, że mamy tutaj delikatne opóźnienie poprzez łączność, więc no lepiej też patrzeć na ten mały ekranik na wadze, żebyśmy nie odważyli sobie zbyt dużej wagi. Na pewno jednak zaskakuje to, że w samym robocie nie mamy wbudowanej wagi. Stosowanie zewnętrznego urządzenia ma na pewno zaletę taką, że możemy naszykować sobie łatwo składniki podczas pracy robota, dodatkowo taka waga będzie nieco bardziej dokładna. Mam jednak dalej mocno mieszane uczucia pod tym względem, no bo fajnie jednak byłoby mieć wagę zarówno w robocie, jak i dodatkowe urządzenie jako akcesorium, które rozszerza jego możliwości. Omówmy teraz, co znajdziemy w ogóle w systemie robota. Po uruchomieniu go znajdziemy kilka przydatnych zakładek. W lewym dolnym rogu na samym początku mamy lupę, za pomocą której możemy wyszukiwać różne składniki. Są tutaj dodatkowe filtry, możemy też wybierać między przepisami społeczności, a także tymi przygotowanymi przez Tefala. Poza tym wybierzemy czas przygotowywania, co może także ułatwić nam wybór. Druga zakładka to biblioteka przepisów, gdzie znajdziemy już listę ze wszystkimi przepisami dostępnymi w urządzeniu. Obok znajdziemy moje przepisy, czyli wszystko to, co dodamy do ulubionych za pomocą aplikacji na smartfona. Dalej mamy programy, z których możemy korzystać podczas gotowania poza przepisami i dostępne są takie tryby jak sos, zupa, powolne duszenie, mamy też tryb na parze, tryb do ciast, do deserów, mamy także podgrzewanie, a ostatnia opcja to płukanie, które przyda się po wykonaniu jakiejś potrawy. W niektórych z tych programów mamy też dodatkowe opcje, na przykład w zupach możemy wybrać, czy będzie to zupa krem, czy zupa z kawałkami. W powolnym duszeniu możemy wybierać, czy będzie to risotto, zwykłe powolne duszenie, czy na przykład gulasz. W ciastach możemy wybierać między normalnymi ciastami, a także briożkami, czy chociażby chlebem. Tak więc no, tych opcji trochę tutaj jednak jest. Kolejna zakładka to tryb ręczny, gdzie już samodzielnie możemy ustalić, jaka będzie temperatura, prędkość czy czas wykonywania danej potrawy. Ważną informacją jest tutaj to, że temperaturę możemy dostosować nawet do 150 stopni, z czego do 130 możemy korzystać z dodatkowych akcesoriów, takie jak noże, trzepaczki czy mieszadła, a powyżej tej temperatury korzystamy z robota już z otwartą misą i pozwala to na podsmażanie, tak jakbyśmy to robili w normalnym garnku czy na patelni. Jest to też na pewno wyróżnik względem innych termorobotów, ponieważ do tej pory nie widziałem jeszcze robota, który rozgrzewałby się aż do takiej temperatury i pozwalał na wykonywanie jakichś potraw bez zamykania misy. Ostatnia z głównych zakładek to w mojej lodówce, gdzie możemy znaleźć przepisy dostosowane do tego, z czego chcemy wykonać aktualnie potrawę. Dodajemy tutaj dwa składniki, a robot zasugeruje nam przepisy, które właśnie takie składniki będą zawierały. Na samym końcu mamy jeszcze takie ogólnikowe zakładki, takie jak ustawienia, pomoc i samouczki, czy tryb czuwania wygaszający wyświetlacz. Gotowanie z Tefal iCompanion Touch XL jest bardzo proste, szczególnie jeżeli skorzystamy z tych wbudowanych przepisów. Aktualizują się one co jakiś czas, więc ta baza regularnie jest rozszerzana. Dodatkowo pojawiają się przepisy społeczności, co daje nam jeszcze więcej możliwości odkrywania różnych smaków. Po wybraniu przepisów w niektórych z nich możemy dostosować, ile porcji potrawy będziemy wykonywać, wtedy automatycznie przeliczą nam się wagi poszczególnych produktów, które będą potrzebne do przygotowania dania. Od razu też znajdziemy informacje na temat kroków czy potrzebnych akcesoriów, a gdy klikniemy klawisz rozpocznij, zaczniemy być prowadzeni krok po kroku, jak wykonać poszczególne dania. Na każdym z pulpitów znajdziemy informację, co potrzebne jest podczas wykonywania kroku. Klikając na prawy klawisz pod ekranem możemy podejrzeć jeszcze, jakie są dokładne proporcje składników,
czy niezbędne akcesoria, jeżeli na przykład wcześniej tego nie przygotowaliśmy. Poza takimi krokami informacyjnymi są też takie, które wykonują już poszczególne czynności, może więc automatycznie uruchomić się gotowanie, siekanie, rozdrabnianie czy wiele różnych innych czynności, które możemy wykonać za pomocą robota. No i tak kroczek po kroczku wykonujemy wszystko to, co wyświetla się na ekranie, a na samym końcu uruchomi się tryb automatycznego podgrzewania. Tak więc nawet gdy już zakończymy wykonywać potrawę, a jeszcze nie chcemy jej zjeść, to robot zadba o to, żeby nam nic tutaj nie wystygło. Po wykonaniu potrawy urządzenie też nam zasugeruje, żebyśmy na przykład umyli misę, uruchomi się wtedy dedykowany tryb, dzięki któremu nie doprowadzimy, że coś nam po prostu zaschnie. Poza tym warto jeszcze wiedzieć, że wszystkie elementy poza trzpieniem oraz pierścieniem od spodu możemy myć w zmywarce. Tefal iCompanion Touch XL ma moc na poziomie 1550 W i pozwala na uruchomienie różnych trybów w aż 13 różnych prędkościach. Tak jak mówiłem, możemy też uzyskać temperaturę do 150 stopni, co faktycznie sprawdza się w codziennych zastosowaniach. Urządzenie jest bowiem świetnym pomocnikiem w kuchni, wykonuje szereg różnych funkcji. Za pomocą robota możemy gotować na parze, oprócz tego dusić, przyrumieniać, mieszać, zagniatać, ubijać. I to tak naprawdę wszystko dzieje się w pełni automatycznie. Wystarczy, że tylko włożymy składniki oraz kilka razy dotkniemy na ekranie. Jestem na pewno pod wrażeniem tego, jak robot wykonuje te wszystkie potrawy, ponieważ widać tutaj wysoką jakość i sporą moc przekładającą się na realne efekty w kuchni. Urządzenie więc bez problemu o wszystko rozdrabnia, świetnie też jest ubijana chociażby śmietana czy białka, całość też chociażby szybko się rozgrzewa, bardzo dobrze pilnuje czasu podczas przygotowywania potraw, bez problemu także ugniata różne ciasta, więc tak naprawdę trudno mu cokolwiek zarzucić. Warto też wiedzieć, że możemy tutaj wykonywać naprawdę spore porcje. Dla przykładu możemy ugniatać ciasto na chleb o wadze 1,2 kg, możemy także mielić mięso nawet do 1 kg, bez problemu też zmiksujemy do 3 litrów zupy, czy ubijemy na sztywno białka z 8 jajek jednocześnie. Jak najbardziej możemy też siekać twarde produkty, może być to także lód, czy chociażby mrożone owoce, przy zastosowaniu tego wygiętego noża z ząbkami. Na koniec przejdźmy do tego, co znajdziemy jeszcze w aplikacji. Na ekranie głównym znajdziemy polecane przepisy oraz sugestie dobrane do nas. Dalej mamy klawisz z wyszukiwaniem przepisów, gdzie możemy podobnie jak na robocie wybrać sobie różne filtry, które zastosujemy podczas wyszukiwania. Możemy także skorzystać z opcji w mojej lodówce czy przewodników kulinarnych dopasowujących działanie do konkretnych składników, które chcemy przyrządzić. I to jest akurat mega fajna funkcja, ponieważ możemy wybrać sobie sporo składników, które automatycznie nam się ugotują, więc na przykład gdy wybierzemy marchewkę, możemy zdefiniować, czy będą to marchewki mrożone czy świeże, następnie wybieramy, czy są one krojone, małe czy w całości, a na samym końcu wybieramy ich gramaturę. Wtedy od razu dostaniemy wszystkie możliwości, które możemy uruchomić za pomocą sprzętu. Jeżeli takich urządzeń mamy więcej, na przykład tak jak ja, mam jeszcze Tefal Cook4Me, którego recenzję również znajdziecie na moim kanale, to propozycje dla tego urządzenia też się tutaj pojawią. Na tym pulpicie znajdziemy też informacje na temat czasu gotowania poszczególnych składników. Po wybraniu konkretnej opcji możemy ją przesłać do urządzenia i od razu uruchomić gotowanie. Trzecia zakładka od dołu to logo Tefal, które pozwala nam uruchomić taki podgląd tego, co dzieje się z robotem. Mamy tu informację, czy urządzenie jest podłączone, czy rozłączone, a jeżeli jest podłączone i wykonujemy jakąś potrawę, to poszczególne kroki też będą nam się tutaj pojawiały z poziomem ukończenia wyrażonym w minutach i sekundach. Możemy dzięki temu też podejrzeć sobie zdalnie, jak długo jeszcze coś będzie się gotowało, co przyda się na przykład wtedy, gdy jesteśmy w pomieszczeniu nieco oddalonym od kuchni. Czwarta zakładka to Mój Świat, gdzie mamy moje notatniki, czyli takie spisy treści z dodanymi do ulubionych przepisami. Każdy przepis bowiem możemy dodać sobie właśnie do ulubionych i wtedy w prosty sposób odnajdziemy go też na robocie. Ciekawostką jest też to, że możemy tutaj stworzyć własne przepisy i dodać je do robota. Opisuję to w osobnym filmie, do którego także Was serdecznie zapraszam. W tej zakładce Mój Świat od góry mamy jeszcze kółko zębate z ustawieniami, gdzie możemy dostosować preferencje aplikacji. W ostatniej zakładce z kolei mamy zakupy, czyli taką listę składników potrzebną do wykonania danego przepisu. Wchodząc bowiem w poszczególne przepisy możemy nie tylko przejrzeć je czy wysłać na urządzenie, ale także właśnie dodać do listy zakupów, żebyśmy nie zapomnieli żadnego składnika. Podsumowując,
Tefal iCompanion Touch XL robi naprawdę mega pozytywne wrażenie. To urządzenie, które jest świetnie wykonane, bardzo dobrze sprawdza się w kuchni i jest realnym ułatwieniem podczas gotowania. W prosty sposób pozwala na gotowanie czy gotowanie na parze, oprócz tego możemy przyrumieniać, zagniatać czy chociażby ubijać za pomocą dołączonych akcesoriów. Poza tym kilka dodatkowych akcesoriów możemy jeszcze sobie dokupić, dzięki czemu rozszerzymy funkcjonalność tego sprzętu. Osobiście uważam, że jest to kawał dobrego sprzętu, który jest jak najbardziej warty naszej uwagi. Jedyne dwa drobne ale mam w stosunku do tego, że no cena jest dość wysoka, ponieważ robot kosztuje około 5000, no ale jednak no mam wrażenie, że tutaj faktycznie za jakość się płaci, bo jeszcze w żadnym robocie nie widziałem chociażby tak dobrej jakości akcesoriów, tak wysokiej temperatury smażenia, czy chociażby efektów przy ubijaniu śmietany czy białek, co już jest porównywalne jak dla mnie z profesjonalnymi robotami. Drugi niedosyt to brak wagi wbudowanej w urządzenie. Mamy tutaj zewnętrzne akcesorium, co też jest fajną opcją, bo pozwala na przygotowywanie sobie składników podczas pracy robota, no ale z drugiej strony czasami byłoby łatwiejsze odmierzać sobie bezpośrednio w misy z informacją o wadze umieszczonej na ekranie robota. Ja jestem jak najbardziej na tak, to kawał fajnego sprzętu, który ma niesamowicie duże możliwości. A co Wy sądzicie o tym urządzeniu? Czy Wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!